Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj, Lejto. Dzisiaj jest 30 sierpnia 2015 roku, niedziela, czyli mamy kolejny odcinek Dragon Ball Super. Tym razem był to odcinek 8, jestem właśnie po jego obejrzeniu i naprawdę wow. Według mnie jeden, chyba najlepszy jak do teraz odcinek Dragon Ball Super. Po pierwsze sam początek, czyli od razu wejście w akcję, walka Beerusa z Vegetą była według mnie lepsza niż ta w kinówce Battle of Gods, o wiele lepsza była. Super to wyglądało, super jakieś tam stworzone napięcie, Vegeta nie mógł nic zrobić, a później nagle okładał Beerusa, jakby to był zwykły jakiś przeciwnik. Sam Beerus na końcu przyznał, że czego nie było w kinówce, przynajmniej nie pamiętam, że bardzo dawno już nie musiał użyć 1/10 mocy, czyli jakieś 10% pewnie swojej mocy przeciwko Vegecie. Także no to już było imponujące. A druga sprawa to Beerus powiedział, że lepiej się bawił niż przy walce z Goku. Czyli tak jak mówiłem, że bardzo prawdopodobne Vegeta, który był zdenerwowany teraz na poziomie Super Saiyan 2, był o wiele silniejszy od Goku Super Saiyan 3, który mierzył się z Beerusem na planecie North Kaio. Także to był sam wstęp. Później Beerus już miał zniszczyć planetę, ale no jak zawsze coś mu przeszkodziło i wymyślił, że zagra ze świniakiem Ulongiem czy Wulongiem, już nie pamiętam jak dokładnie się nazywa, w papier, kamień, nożyce. No dwa razy był remis. Obydwoje, Beerus i świniak, zrobili nożyce. Za trzecim razem Ulong niestety przegrał, już ziemia miała zostać zniszczona. Budowanie napięcia, gigantyczna kula jak Genkidama. Coś podobnego jak Frezer w sumie robił na jednym palcu w Dragon Ball Z, żeby zniszczyć planetę. Tylko, że czy to była nawet walka przeciwko Bardockowi, czy coś takiego. Po prostu taką gigantyczną kulę robił jak Genkidama na palcu. Tylko, że Beerus miał ją fioletowo-różową, po prostu inny kolor. Także to było super, taka muzyczka klimatyczna, wprowadzenie w ten nastrój, że już będzie zaraz koniec i tak dalej. A za chwilę, no jak zawsze w ostatniej sekundzie, kiedy już miało być wszystko przesądzone, Goku się pojawia, przyleciał, przyteleportował się od North Kaio i był na statku. Nie wiadomo, może był chwilę dłużej, później rozmawiał chwilę z Vegetą, który właśnie mu tam wmawiał, że pewnie stał tutaj chwilę i się przyglądał, a Goku nie chciał zdradzić, jak długo stał w ukryciu i przyglądał się wszystkiemu. Nie wiadomo, może nawet oglądał walkę Vegety z Beerusem, tego nie wiemy. No ale Goku na szczęście się pojawił w ostatniej sekundzie, kiedy Beerus już miał rzucić tą gigantyczną kulę i zniszczyć ziemię. I udało się uratować wszystkich przyjaciół, ziemian i tak dalej. Nareszcie Goku wyszedł z pomysłem, żeby użyć smoczych kul, żeby użyć tego smoka Shenrona, żeby po prostu znaleźć Super Saiyan Goda i dowiedzieć się czegokolwiek o nim. No i Beerus na to przystał ostatni raz, ale powiedział, że jeżeli to się nie sprawdzi, to zniszczy nie tylko Ziemię, ale cały Układ Słoneczny. Także stawka się podniosła, jest jeszcze gorzej. Goku jak zawsze uśmiechnięty, tam uspokajał wszystkich. Wszyscy tam byli przerażeni oczywiście. Vegeta i Piccolo i tak dalej, po prostu wszyscy, a Goku przychodzi na luzie, tam czcigodny Beerus się cieszy ze wszystkiego. No także śmiesznie, ale naprawdę, tak jak mówię, odcinek super według mnie, jak na razie najlepszy. Walka też była świetna, lepsza niż w Battle of Gods, Vegeta kontra Beerus. No i co, pozostaje nam czekać na kolejny 9 odcinek, który będzie za tydzień. Pewnie zobaczymy już przyzwanego smoka i może już zacznie się akcja z Super Saiyan Godem, kiedy to będą transformować Goku w Super Saiyan Goda właśnie. Także pamiętajcie, jeżeli się podoba, zostawcie lajki, subskrypcje i zachęcam do komentowania oraz dołączania do fanpage'a na Facebooku. Gdzieś tutaj na ekranie i w opisie będą linki i adnotacje. Dzięki za oglądanie i na razie, cześć.